Cześć, witajcie, Robert Mazurek z tej strony. Zdarzyło nam się tak, że przy okazji wysyłek takich modułów fotowoltaicznych zostały one uszkodzone. Tutaj ten panel dostał z tej strony widłami, sztaplarką, czy został uderzony czymkolwiek i jest tak dość solidnie ubity w tym oto miejscu. Natomiast ten został również w dolnej części tutaj uderzony sztaplarką. No i pytanie jest, czy taki panel zadziała. A eksperyment nie jest o tyle niezasadny, bo spotkałem się z kilkoma osobami, które zadały mi pytanie, że przez przypadek uszkodził się panel i czy taki uszkodzony panel należy już zdejmować i demontowywać go z samochodu, czy też można go jeszcze przez jakiś czas używać. Vadim, mój serdeczny kolega z firmy, współpracownik, pomaga mi tutaj zmontować taki zestaw. Pamiętajcie, zawsze potrzebujecie panel, coś musi przetworzyć prąd z tego panela, żeby można było ładować akumulator. My używamy regulatorów albo Victrona, albo Lumiaxa. Lumiax to jest taki z azjatyckich, żeby nie powiedzieć chińskich rozwiązań, najprzyzwoitsze, z najtańszych, jakie mieliśmy okazję kiedykolwiek testować. I tutaj wpinamy przewodziki, które zaraz podepniemy panel, stąd, a nie, te w zasadzie przewodziki, to bardzo przepraszam, akumulator. To jest już od regulatora do akumulatora. Tutaj mamy wskaźnik akumulatora, a zaraz Vadim podepnie się tutaj pod PV-kę i później tak prąd będzie przetwarzany przez regulator, tak żeby mógł ładować ten oto akumulator i z tego akumulatora będziemy podłączeni bezpośrednio do przetwornicy. Kolejny kolega z firmy, najlepszy serwisant w firmie Świat Akumulatorów w Szczecinie, złap go za tą stronę. Tak. No i tam na dół go weźmy. No. Zciągnąć go na dół. No, weź go tam na dół ze sobą. No, no. Tam bardziej do słońca. Z nim podejdź gdzieś, gdzie będzie więcej słońca. Tam go może wystaw. My tutaj mamy dość sporo kabla. O. Marcin go tutaj oparł. A my już zobaczymy tutaj z panem Vadimem, czy mamy trochę lepsze parametry. Dobrze, napięcie. O, jak szaleje napięcie. Zaraz zobaczymy, co tutaj się dzieje więcej. No nadal mamy 0,3 A. I teraz tak. Cęgi weźmiemy sobie. Upewnimy się tak. Prąd stały to jest ten prąd. Przyłożymy sobie tutaj cęgi. Zresetujemy je. I teraz tak. Faktycznie potwierdza nam się, z panela nam płynie mniej więcej 0,3 A do regulatora. I teraz zobaczcie, ten regulator nadal na bazie prądu stałego zajmuje się ładowaniem akumulatora i do akumulatora, słuchajcie, już płynie tam 0,4 A. Akumulator jest ładowany. No i teraz kolejną rzeczą, którą musimy zrobić, to musimy sprawdzić i tutaj już będziemy patrzeć, ile płynie tego prądu, ile jest zużywane na pracę opalarki. Przy okazji zobaczymy, czy wzrośnie tutaj ten parametr poboru. No to Vadim, ty ruszasz. Na jedynkę, bo ta opalareczka ma 1600 W, a przetworniczkę mamy 2000 na 1000. No i zobacz. Teraz tak, opalarka ciągnie z akumulatora już ponad 80, prawie 90 amperów. Taki prąd wychodzi. Natomiast co tutaj się dzieje na poziomie akumulatora i ładowania? No nadal mamy dość słabe ładowanie. Widać duży spadek na napięcia na akumulatorze. Upewnijmy się jeszcze, co my tu widzimy. Tak, no to się potwierdza. 11,8, 11,7 pokazuje tutaj Lumiax. No nie ma warunków tak naprawdę mocno słonecznych. Niebo jest dość solidnie zachmurzone nad Szczecinem, ale wniosek jest taki, w przypadku tego rozbicia ten panel jeszcze pracuje. Tutaj w tym momencie zaraz zobaczycie, prawie 0,7 A już generuje, bo akumulator zaczyna być coraz bardziej rozładowywany i ten prąd, ta praca tego panela jest niezbędna. Dobra, Vadim, ty rozłącz to, a ja zabiorę teraz drugi panel. W tym samym miejscu ustawimy panel słabszy według opisu, bo 175 W. I to jest panel Victrona, który również jest uszkodzony mechanicznie. Jest ta powłoka szklana. U nas na sklepie chłopaki mają tutaj taką fajną wystawkę. I tutaj zdaje się, Kamil, co to jest? To jest 175 chyba, czy 190? 175 chyba. To chyba nie jest Victron. Zobacz tam z tyłu. Już patrzę.
Nasz sklep tutaj w Szczecinie nie jest jakiś tam powalająco duży, to jest blisko niespełna może 10 metrów kwadratowych takiego pomieszczenia, gdzie możemy obsługiwać. Wiesz co, weźmy go na podwórko i zobaczymy, ile będzie generował nieuszkodzony panel w taką samą pogodę. O, Kamila już widzieliście nieraz, teraz go będziecie oglądać bardzo często, bo on prawdopodobnie ruszy serię na naszym kanale Moja BMK. 190. Tak, 190, dobra. To teraz tak, Kamil, poczekaj jeszcze z tym, mamy podłączonego tego? Dobra, Vadim podłączył drugiego tego Victronka. No i my sprawdźmy, jak to będzie działało. To teraz tak, Vadim dokona podłączenia. I teraz Victron na rozłączonym będzie się prezentował następująco. Ładnie pakuje do niego. Tutaj jeszcze 0,5 ampera, 0,4 ampera. Dobra, odpalajmy w takim razie urządzonko i zaraz się dowiemy. Nie ruszyło? Nie. Nie ruszyło. Nie rusz. Czekaj, ruszyło. O, teraz. Ale po chwili ruszyło, wiesz? Tak. Bo jest rozładowany troszkę akumulator. Ale zobaczmy, czy zepnie się tutaj co nieco panel. Nie, zachowuje się bardzo podobnie w tą pogodę. Ta 107, o, 1 amper tutaj nawet. Czyli jeżeli byśmy porównali te dwa panele ze sobą, no jest 1,4. Czyli w tych samych warunkach, możesz zgasić, czyli w tych samych warunkach dobrej klasy moduł fotowoltaiczny, który ma teoretycznie mniejszą objętość, ale nie, ten jest dużo bardziej uszkodzony. Nie, nie, nie kombinujmy tutaj, że coś jest lepsze, gorsze. Zobaczcie, tu jest tak dość solidnie to ubite. Tutaj te wszystkie elementy są naprawdę tak mega, mega. Kamil, potwierdź, że to faktycznie widać, że tutaj tych uszkodzeń no jest zdecydowanie więcej, nie? On jest przede wszystkim wygięty. Wygięty jest też i tak dalej. Ale oba te moduły działają, prawda, Vadim? Jeden i drugi działa, a teraz no, słuchajcie, teraz tak, rozpinamy to, jakbyś mógł, Vadim, to rozpiąć. I w to samo miejsce podepniemy w pełni sprawny moduł 190 W, który nie jest uszkodzony i zobaczymy, jaka jest różnica na tej produkcji i będziemy wiedzieć, jak bardzo duże znaczenie ma to szkło w produkcji. Czy też fotony mogą się pogniewać i one powiedzą, nie, mamy w dupie, nie przechodzimy przez rozbite szkło. Jak myślisz, Kamil? Fotony będą się przejmować tym, czy tutaj postaw go. Będą się przejmować tym, czy szkło jest rozbite, czy nie? Ja myślę, że tak, że trochę ograniczenie będzie, ale myślę, że to nie będzie wielka różnica. No to tak. Nie wydaje się, że nikomu będzie. Dobra, ja zadam pytanie. Drogie fotony, dajcie nam odpowiedź, jak się będziecie zachowywać. Czy przeszkadza wam to, że jest troszkę popękane szkło, czy nie? I odnosimy to do tego pierwszego modułu fotowoltaicznego. Chodź, Wadunia. Albo Kamil też, chodź, na świadka. Dobra, Kamil, zamykasz obwód. I zaraz się dowiemy. Jesteśmy teraz podłączeni do nierozbitego modułu fotowoltaicznego 190. Włączyć nie, 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 na razie nie. Na razie zobaczymy, co on będzie generował na surowo. Co on będzie tutaj nam generował. Dość szybko i dość ładnie rośnie. Warunki są identyczne. O, już jest 1,2 ampera. A tamten nie, Victron dobijał ledwie do jednego tam. Natomiast tamten w okolicach 0,5. No 1,2, czyli różnica jest na pewno na poziomie tych 290, a teraz odpalamy tam i zobaczymy, czy coś się zmieni w produkcji. Ruszyła makitka? Jeszcze nie. No teraz. Słuchajcie. Makita to ulubione narzędzia Marcina. Tak, 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 tak. Już mamy 1,7 ampera. To lepiej. Lepiej. 1,3. To teraz już podobnie do tego. Tak, tak. 1,3. Ten drugi to chyba dała 1,5. 1,5 ampera. Około 1,5 ampera. Nadal tutaj pobór jest do tej opalarki na poziomie blisko 90 amperów.
Wniosek z tego eksperymentu jest taki, że jeżeli nie macie pouszkadzanych tych ścieżek w swoim module fotowoltaicznym, jest on zbity, a jesteście gdzieś na wyjeździe, możecie śmiało korzystać, przy czym róbcie to na tyle delikatnie, że jak to zaczyna pracować, bądźcie gdzieś tam w pobliżu, czy nie ma jakiegoś przerwania, czy coś się nie grzeje, czy po prostu zabezpieczcie siebie, żeby nie nastąpiły żadne jakieś problemy. Natomiast tak jak my tutaj sprawdziliśmy u nas raptem przez parę chwil, oczywiście ja mam teraz plan, żeby te rzeczy trochę dłużej popracowały, ale okazuje się, że jeżeli nie ma uszkodzeń takich stricte mechanicznych w tych ścieżkach, w miejscach, gdzie przebiega prąd, to te moduły fotowoltaiczne nawet ze zbitą, uszkodzoną szybą będą działały. Także jeżeli jesteście we Francji, w Hiszpanii, w Portugalii, czy gdzie bądź, uszkodzi wam się, popęka troszeczkę ten panel od góry, to używajcie go sobie śmiało, dopóki popękane jest szkło, nie jest on uszkodzony, to będzie działało. Też tak myślisz? Na 100%. Nawet jak głębiej, bo przecież ten jeden panel ma aż ramę uszkodzoną. Ramę, ale ma uszkodzoną w tych tworzywach, te, które spajają w całość krzem i tak dalej. Wygląda na to, ale że tak nie działa. Ale i tak działa. Wygląda na to, że nie jest źle. Serdecznie dziękuję moim pomocnikom, Wadimowi i Kamilowi. Jak widzicie, bez nich żaden odcinek nie miałby racji bytu. Pozdrawiamy ze Szczecina. Jeżeli to, co robimy, wam się podoba, koniecznie lajkujcie i subskrybujcie. Mamy bardzo blisko do celu. Nie, co ty pokazujesz? No tam na dole subskrybować. A, myślałem, że lajkować do góry, a subskrybować na dole. No. Pozdrawiamy, trzymajcie się, cześć.